Jesteśmy dzisiaj jakby ponownie przy ulicy Roosevelta. Natomiast interesuje nas ulica Laubitza i to, co się dzieje tutaj. Mianowicie mamy tutaj wyznaczoną drogę pieszo-rowerową z podziałem na pieszych i na rowery. Także przejedziemy się, zobaczymy. No oczywiście tu jest ten początek drogi taki jakby nie wiadomo do czego przyklejony. No po prostu zaczyna się. Natomiast jak to dalej prowadzi, skąd, dokąd, po co, dlaczego. No jedziemy. Zostało to wyznaczone. Jest oznakowane, jest oddzielone linią od części dla pieszych. Tu widzimy przy okazji po prawej stronie mamy nowe nasadzenia drzew. To jest generalnie tutaj pozytywna informacja. Są wyznaczone miejsca postojowe wzdłuż tej drogi. Mamy pierwsze skrzyżowanie. Jest przejazd rowerowy. Tak przy okazji przyglądamy się kolejnemu przypadkowi aneksji chodników przez samochody. No ale jedziemy dalej. Dalej mamy oznakowanie. Tutaj nam się trochę zmieniły proporcje, to znaczy na tamtym odcinku był szerzej chodnik, węższa była ta droga rowerowa, natomiast tu jest odwrotnie, ale zwracamy uwagę na te wystające samochody. No tutaj niestety ktoś tego nie przemyślał, że te miejsca postojowe no, sięgają tu bezpośrednio do krawędzi tej drogi rowerowej i po prostu no, wystają czasem więcej, czasem mniej. Tu widzimy, jest też taki dziwny przypadek, no jest takie skrzyżowanie, jest przejście dla pieszych i generalnie tu się troszkę zmienia, jeśli chodzi o tą nawierzchnię tego całego terenu, czyli kończy nam się zatoka postojowa, zaczyna się takie wybrukowanie, są takie dodatkowe elementy przed przejściem dla pieszych, więc jest to pozytywne, tylko nie ma tutaj niczego w zasadzie, co by zabezpieczało przed parkowaniem samochodami, a jak widać nawet po śladach tutaj, to samochody tutaj sobie spokojnie wjeżdżają i na pewno parkują. Pytanie, czy nie można było zamiast kolejnej betonozy i brukowania tego kostką po prostu zrobić tutaj zieleń. Tu są pasy zieleni, można było je po prostu poszerzyć i byłoby więcej zieleni, mniej betonu. No ale nie zostało to przemyślane, ktoś to tak zrobił, okej, niech będzie. Ale jest to właśnie kolejny taki punkt, element, który preferuje beton zamiast innych rozwiązań. No i dojeżdżamy tutaj prawie do tego tu placu przed kościołem. Jak widzimy, jest znak o końcu tej drogi pieszo-rowerowej. No więc na tym się kończy. No i pytanie zasadnicze, po co jest ta droga rowerowa, ten odcinek tutaj w zasadzie w osiedlu, gdzie no, powinien być po prostu ruch uspokojony i ruch rowerowy mógłby się w zasadzie odbywać na zasadach ogólnych, ale no, jest taka sytuacja,
że tutaj no, ten bardzo szeroki dotychczas chodnik asfaltowy został jakoś częściowo podzielony. Pewnie w dużej mierze po to, żeby po prostu było, że jest droga rowerowa, natomiast no, tak jak widzimy, ona jest troszkę taka znikąd donikąd. Tak przynajmniej się wydaje. Jeżeli byłaby jakaś sensowna kontynuacja, to może byłoby to bardziej takie spójne i czytelne. Natomiast no, jest to kolejny odcinek, który mamy powiedzmy troszkę tutaj zlustrowany.